minuta 42 sekundy. To są na górnopolskiej mistrzostwa w salonie równoległym, skuterowanym. Jesteśmy w Gorszu, piękne miejsce, Wyspa Młyńska oczywiście. Wspaniała pogoda, czego można chcieć więcej. Zawodnicy i startują zawodnicy w dwóch kategoriach. To są zawodnicy, którzy ścigają się w Mistrzostwie Polski. Zawodnicy z Warszawy, z Gdańska, jeden zawodnik z Bydgoszczy. I oczywiście amatorzy, którzy startują w osobnej kategorii. Z racji tej, że są amatorami, osiągają oczywiście troszkę gorsze czasy, ale widać, że całkiem sobie dobrze radzą. No obciążenia są dość spore, zwłaszcza w takim slalomie, bo jednak cały czas trzeba się skupić i na torze, i na tym, co się dzieje w koło. No także trochę wisinków to trzeba włożyć. No a na wariacjach no to też, bo to jednak skoki przez skoki. Także jest dość sporo tej siły potrzebnej. A od kiedy jeździsz już na skuterach? Tak. Jeżeli chodzi o faworytów dzisiejszych zawodów już w slalomie, z jakich miast? Wśród zawodników takich profesjonalnych jest tak naprawdę jeden zawodnik, to jest Andrzej Wiśniewski, mistrz Polski. A wśród amatorów, no zobaczymy. Jeszcze trudno powiedzieć, bo dopiero jesteśmy w fazie eliminacji, będą półfinały, finały i zobaczymy, kto tutaj wygra. Jaką moc ma twój pojazd? No mój tutaj jest chyba jeden z najstarszych, ale mimo jakoś jest to Yamaha, 30 koni. Także i najstarszy i najsłabszy, że tak powiem. Jakie prędkości wyciąga? W granicach 100. A to jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to jakieś takie najbardziej ryzykowne urazy na przykład? Bardzo bezpieczne. To wydaje mi się, że tu naprawdę trzeba się bardzo postarać, żeby cokolwiek się wydarzyło. Flyboard to nadal dosyć młoda dyscyplina. Tak jak mówiłem, wynaleziono to urządzenie w 2011 roku. Wszędzie tam, gdzie pojawia się ten sprzęt, wzbudza przeogromne zainteresowanie. Rzeczywiście zaburza w jakiś sposób tutaj, wydaje się, że zaburza w jakiś sposób prawa fizyki. Niesamowite wrażenie. Pozdrawiamy kolegę, który jest na flyboardzie. Kiedyś niesamowitym wydarzeniem przed laty były narty wodne. Jak ktoś na jednej narcie się pojawiał, to już było, zapierało dech w piersiach, a teraz proszę zobaczyć, można sobie postać, polatać nad wodą. Świat się niesamowicie rozwija. Teraz będziemy unosić się do góry. Flyboardzista dał sygnał operatorowi o zwiększenie mocy i już podnosimy się. Trzeba tylko uważać, tam nie skaczemy na głowę, bo jest dosyć płytko, tak jest. Ale przyznają Państwo, że jest to niesamowity widok, kiedy dorosły człowiek w tak swobodny sposób może podnosić się ponad taflą wody.